dobry, cześć i czołem. Nawet święta nie są w stanie nas zatrzymać. Witamy Was jak zawsze w środę o godzinie 19 w kolejnym odcinku 7 wspaniałych. Pierwsza drużyna tygodnia gry FIFA w 2021 roku. Święto Trzech Króli, więc i nas jest trzech, jak się za chwileczkę przekonacie, jak zawsze w towarzystwie Adama Kotleczki. Jest i Adam, i jest oczywiście Kajetan Kaźmierski, czyli Koza Sport. Cześć panowie. Witajcie, witajcie. Nie wiem, czy Trzech Króli, ale trzech jest. Nie, może dwóch, myślę, bo bardziej o was, ja skromnie. Natomiast patrzę na wasze stroje. Adaś, co ty tam masz na sobie? Dzisiaj Gremio? Brazylijski wątek, Gremio Porto Alegre. Miałem dylemat przed programem, miałem założyć koszulkę Palmeiras. Byłaby bardziej adekwatna po tym, co wydarzyło się w Copa Libertadores, ale dzisiaj i tak brazylijskich wątków w naszym programie nie zabraknie. Koza, wreszcie mogłeś wyciągnąć zakurzoną bluzę. Tak jest, pani Arsenal wypełzają z tych wszystkich dziur, gdzie się pochowali. Ja jestem jednym z nich i z dumą mogę przywdziać barwy wreszcie. Natomiast moja koszulka to jest tajemnica i to jest właśnie pytanie do waszych, do widzów. A panowie, wy wiecie, co to jest? Ja wiem. To ty nie mów. Do końca odcinka w takim razie podtrzymam w nas z niepewności. Przejdziemy na ogólny plan, to tutaj będziecie mogli jeszcze zobaczyć widzowie. Co to jest? Co to jest za zespół? Co to jest za drużyna? Powiem wam na końcu odcinka. Ale mamy godzinę 19:01. Czyli jak zawsze, światowa premiera tygodnia. 3, 2, 1, start. Drużyna tygodnia FIFA prezentuje się w taki oto sposób. Drągowski w bramce, Benmi, Tierney, Akanji, Jozua Kimmich, Tomasz Sołczek, Piotr Zieliński, drugi Polak i Morales, dwóch Polaków w drużynie tygodnia. Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, jest Iago Aspas, jest Jordi Masip, Leibold, Santa Maria, Sergio Oliveira i Younes, były gracz Napoli. Dalej, Duvan Zapata, Lucas Vazquez, Raffles, Caio Correa, Strandberg, Bowery i Josef. 23 nazwiska w tym tygodniu, 23 nazwiska jak tydzień w tydzień, a my prezentujemy wam siedmiu wspaniałych, siedem naszych wyborów. Zaczyna tradycyjnie Adaś. Powiedziałem, że będą brazylijskie wątki i zaczynamy od brazylijskiego wątku. Zawodnik, który nazywa się Caio Koneda Correa. To jest człowiek urodzony w Brazylii, natomiast łączy kulturę brazylijską, amerykańską i arabską. Gra obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Strzelił dopiero co hat-tricka. No, zawodnik, który naprawdę może się podobać, jego historia. Słuchajcie, zaczynało się wszystko w Brazylii, w bardzo biednej rodzinie. Więc historia taka jak w większości brazylijskich piłkarzy. Natomiast u niego było naprawdę słabo, dlatego że rodzice nie zawsze byli biedni, ale stracili pracę przez kryzys gospodarczy właśnie w kraju kawy. Do tego stopnia, że musieli uciekać do Stanów Zjednoczonych, żeby mieć co do garnka włożyć. Mieli tam swojego wujka, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych już od 10 lat i zaprosił ich. Mieszkał w stanie Massachusetts, a dokładnie na takiej wysepce Nantucket. To jest wyspa na oceanie u wybrzeży właśnie stanu Massachusetts. Młody zawodnik tam uczył się gry w piłkę, tam poszedł do szkoły i tam zachwycał wszystkich. Od razu stał się ulubieńcem wszystkich trenerów w drużynie szkolnej. Drużyna, która mogła wybierać spośród zaledwie 600 uczniów, bo tyle uczyło się w szkole w Nantucket, wygrywała mecze w lidze szkolnej z drużynami, ze szkołami, które miały w swoich szeregach po 1000 uczniów. Potrafili rozbić zawodnicy Nantucket po 10-0 swojego rywala, a 7 bramek strzelał właśnie nasz dzisiejszy bohater. Bardzo chciano go zatrzymać w Stanach Zjednoczonych. Skauci w szkołach średnich czy też w drużynach uniwersyteckich bardzo mocno chcieli, żeby on pozostał w Stanach. Miał oferty z naprawdę renomowanych uczelni, jak Michigan, jak UCLA. Wybrał jednak powrót do Brazylii, za co rodzice bardzo mocno go karcili. Nie mogli uwierzyć, że ściągnęli chłopaka po to, żeby w Stanach Zjednoczonych spełniał swój amerykański dream, czy tam American Dream właściwie powinienem powiedzieć, a on chce wracać do Brazylii, w dodatku do tego miasta, z którego uciekał, z tego miasta, gdzie nie było pracy. No ale taki pogląd na ten temat, że w Stanach Zjednoczonych nie da się rozwijać kariery piłkarskiej, trochę pokutował, no i właśnie dlatego wybrał rozwijanie kariery w Brazylii. Natomiast w tej Brazylii nie pograł długo. W wieku 25 lat przeniósł się bardzo szybko do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
trochę ktoś powie, że wybrał egzotykę, ktoś powie, że wybrał łatwiejszą drogę, natomiast no, patrząc na to, w jakiej biedzie musiał się wychowywać, kiedy tylko dostał ofertę naprawdę poważnego kontraktu, nie zastanawiał się nawet ani chwili. Ba, po przyjściu do Al Ain powiedział, że podpisał co prawda kontrakt na 5 lat, natomiast gdyby tylko mógł, podpisałby tę umowę na 10 lat, bo tak znakomicie go tutaj przyjęto. W pierwszych meczach, dokładnie w 16 spotkaniach, w 22 meczach strzelił 16 goli, więc to przywitanie jak najbardziej się opłaciło. Bardzo szybko przeniósł się do zdecydowanie lepszej drużyny po to, żeby swojej obecnej wtedy drużynie pomóc finansowo. Tak, tak, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kluby też borykają się z problemami finansowymi. Klub za transfer dostał naprawdę niemałe pieniądze jak na warunki Emiratów Arabskich, bo tam raczej transfery nie są za grube miliony, ale te pieniądze pozwoliły drużynie przetrwać. Od 1 stycznia 2020 roku ma już paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich i nie oburzajcie się, bo wiem, że to się kojarzy tak, że to jest stała praktyka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie, akurat on został pierwszym zawodnikiem naturalizowanym do kadry Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc no, pewnie będą następni. Natomiast no, dzisiaj nasz Brazylijczyk będzie grał dla reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Myślę, że na swoje życie nie narzeka. Ściągnął nad Zatokę Arabską, swoich rodziców. Oni już nie muszą pracować nigdy w życiu, a uwierzcie mi, że pracowali bardzo mocno do tego stopnia, że przeprowadzając się do Stanów Zjednoczonych mieli starte linie papilarne, przez co mieli bardzo dużo problemów z urzędem na granicy w Stanach Zjednoczonych, no bo po prostu nie można było im pobrać odcisków palców. Dzisiaj już nie muszą tego robić. Ty, co uwielbiasz tych egzotycznych piłkarzy, niemożliwe. Gdzie ty znajdujesz te wszystkie informacje? Pierwszy piłkarz Kayo Correa w naszej drużynie tygodnia, drugi wspaniały, Koza. No to dużo mniej egzotyki i to dosłownie, ponieważ nasze polskie klimaty. Piotr Zieliński. Po zakończeniu meczu z Cagliari wiadome było, że dostanie on kartę Inform 2. Fenomenalne gole, jeden lepszy od drugiego, ponieważ na początku uderzenie sprzed pola karnego lewą nogą. Następnie w stylu Denisa Bergkampa opanował piłkę lewą nogą, prawą, wykończył znowu z lewej, więc pokazywał tą swoją wszechstronność, z której my oczywiście go znamy, no i która też zaprezentowana jest w FIFA w postaci 5 gwiazdek słabszej nogi. Tutaj doskonale było to widać, że Piotrek Zieliński jest piłkarzem w zasadzie obunożnym. Znakomity jego występ w tym spotkaniu przełożył się na kartę, która może jeszcze nie będzie obiektem pożądania wielu graczy FIFA, ale na pewno już zacznie być rozważana jako ciekawy element łączący inne karty, ponieważ często rozmawiamy tutaj m.in. o Lozano. Dries Mertens także jest piłkarzem bardzo lubianym w FIFA, który posiada jedną kartę specjalną, którą warto by było dorzucić do swojego składu, tak samo Lorenzo Insigne, więc Piotrek Zieliński może tutaj być tym elementem spajającym innych graczy, a w zasadzie inne karty w składach graczy. Myślę, że jeszcze jeden inform, o co myślę, że będzie łatwo, patrząc na to, jak radzi sobie w tym sezonie. I będzie to już naprawdę poważny kandydat do składów Serie A. A jeżeli chodzi o Zielińskiego, to jest jedna bardzo ciekawa statystyka, którą znalazłem. Michał Zachodny ją podał. Okazuje się, że Piotr Zieliński jest drugim najlepiej zakładającym siatki piłkarzem w Europie. Wyprzedza on m.in. Rashforda i Richardsona, który popularnych dziur założył już 6. Ustępuje jedynie jednemu, no i najlepszemu w tej materii, Neymarowi, który założył 9 siatek. Tak więc Piotrek Zieliński ma 8, więc Neymar jest jak najbardziej do dogonienia. No ale to, co ważne dla nas, fanów reprezentacji Polski, w tym roku poza znakomitą wizją, poza oczywiście kontrolą piłki i wszystkim, co wymieniałem, dokłada także liczby. Gattuso ustawia go zdecydowanie wyżej niż w latach poprzednich. Tak więc dla nas, tych, którzy szukają tego pomocnika, który ma współpracować z lewym, tego, który ma właśnie naszą dziewiątkę uzupełniać, to jest znakomita informacja, ponieważ Zielu może wreszcie być tym elementem, którego brakuje od czasu, kiedy Arkadiusz Milik nie jest w topowej formie. Tak więc trzymamy kciuki za niego. Ja osobiście trzymam kciuki za niego też z powodów fifowych, bo sam używam zawodników Serie A, właśnie wspomnianego Insigne, także Politano. No i taki dobry element łączący w postaci Zielka, to byłoby coś bardzo przydatnego. Ewidentnie coś mu się wreszcie w głowie przestawiło na początku 2021 roku. A propos tego, wspomniany Michał Zachodny właśnie pokazywał statystykę, w której zawodnicy wskakują na ten swój najwyższy poziom, ten mentalny. I wszyscy mistrzowie świata i zdobywający Ligę Mistrzów mają średnio około 26-27 lat, więc tak, może to rzeczywiście jest moment, w którym Zielu się obudzi. Oczywiście. A propos tego Neymara, on założył 9 siatek, ale zaraz potem 6 razy się, wiesz, turlał, także to się tak naprawdę nie liczy.
No dobra, Koza, ja zostanę w klimatach Ligi Włoskiej, bo ja wybieram Romelu Lukaku jako tego trzeciego wspaniałego. Wrócili piłkarze z Serie A na boiska po przerwie świątecznej. Big Rome zdążył strzelić jedną bramkę i zaliczyć jedną asystę z najsłabszą drużyną Serie A, Crotone. Jeszcze lepszy był Lautaro Martinez, ale jak rozumiem, Kajtek, Lautaro był w zespole tygodnia przed tygodniem właśnie, więc nie było możliwości, bo on strzelił aż 3 bramki Crotone, więc też nie było możliwości, żeby trafił po raz kolejny do tej drużyny tygodnia. Romelu Lukaku, musicie wiedzieć, to jest taki prymusik. On analizuje wszystkie swoje spotkania, on bardzo dużo piłki nożnej w ogóle ogląda. W Mediolanie trenerzy założyli mu specjalny profil na Y-Scoucie, gdzie on spędza mnóstwo czasu oglądając nie tylko swoje występy, ale także występy obrońców rywali, przeciwko którym przyjdzie mu grać za tydzień, za kilka dni. Co więcej, Romelu Lukaku mówi, że w Mediolanie ma w Interze jeszcze 2 dodatkowo w tygodniu grupowe treningi wideo, więc on de facto ogląda tej piłki bardzo, ale to bardzo dużo. Prymusik w reprezentacji Belgii między 2016 a 2018 rokiem zderzył się i bardzo się zaprzyjaźnił z Thierry Mourim, który wtedy był asystentem trenera reprezentacji Belgii. I oni wtedy spędzali mnóstwo czasu razem, Henry i Lukaku. Raz, że Titi uczył Lukaku, pokazywał mu, jak on powinien zachowywać się w niektórych sytuacjach, jak schodzić na przykład w kierunku bliższego słupka, jak zachowywać się w stosunku do swojego obrońcy, ale dwa, oni uwielbiali mówić o piłce nożnej. I ja pamiętam, jak to chyba Eden Hazard kiedyś wspominał, jak podczas jednego ze śniadań, podczas Mistrzostw Świata w Rosji, Romelu Lukaku nagle zapytał znienacka Thierry'ego Henry, czy on oglądał spotkanie drugiej ligi niemieckiej, gdzieś tam, które się odbyło kilka tygodni później, po czym panowie zażarcie zaczęli rozmawiać i dyskutować na temat tego zespołu i jak tam ta drużyna gra w defensywie. Ja nie pamiętam, o jaki zespół chodziło, ale to podobno jest prawdziwa historia. Romelu Lukaku zaczął grać profesjonalnie w piłkę mając lat 16, to już było lata temu. Zresztą wtedy, na początku, gdzieś tam jeszcze w Anderlechcie, jednym z pierwszych trenerów, który miał okazję uczyć małego Romelu grać w piłkę, był nasz Włodzimierz Lubański. Dzisiaj Romelu Lukaku ciągle nie jest starym zawodnikiem, ale jak mówi, chwyta wszystko w lot, a jeszcze ciągle bardzo wiele musi się uczyć, bo to był napastnik, jak sam mówi, który uwielbiał grać z kontry, uwielbiał schodzić na lewe skrzydło czy na prawe skrzydło, mieć dużo przestrzeni, dryblować w pełnym biegu. Dopiero tutaj, w lidze włoskiej, nauczył się grać tyłem od bramki. Antonio Conte, który chciał go ściągnąć do Chelsea 3 lata temu, wtedy takie spotkanie aranżował Eden Hazard, panowie się spotkali, do transferu ostatecznie nie doszło. Teraz Antonio Conte po ściągnięciu Romelu Lukaku do Mediolanu powiedział mu tak: jak nauczysz się grać dobrze tyłem do bramki w tym moim systemie 1-3-5-2, to koniec. Nie będziesz to już będziesz nie do pokonania dla wszystkich zawodników w całej Europie. I Romelu Lukaku wspomina to tak: takie były moje 3 pierwsze miesiące. Uczyłem się grać tyłem do bramki. W każdym treningu ustawiałem się w parze z Andreą Ranocchią, który to Ranocchia ma 195 cm wzrostu i waży przy tym ponad 80 kg. Kiedy zdarzyło się, że Ranocchia mnie ogrywał, zatrzymywaliśmy ćwiczenie i od nowa, i od nowa, i od nowa, żebym tylko nauczył się grać tyłem do bramki. I rzeczywiście Lukaku stał się zawodnikiem bardzo, ale to bardzo wszechstronnym. Zresztą sam o sobie mówi, że już dzisiaj należy do top 5 na świecie, nie wymieniając innych napastników. No mój, no Lewandowski tak, dobrze, ten tak, ale tak, jestem zdecydowanie top 5 na świecie. Christian Vieri twierdzi, że Lukaku strzeliłby tak dużo goli w Bayernie, co Lewandowski, ale Lewandowski dla Interu nie strzelałby tylu goli, co Lukaku. Odważna teoria, nie będziemy jej komentowali. W każdym razie, Inter wygrywa co się da w 8 ostatnich spotkaniach Serie A, 8 zwycięstw z rzędu, 4 punkty zdobyte więcej niż dotychczasowy lider i ciągły lider, inny zespół z Mediolanu, Milan, i aż o 7 oczek więcej niż stara dama na tym dystansie 8 kolejek. Naprawdę warto obserwować, co się zdarzy z Interem, zwłaszcza że ta para Lautaro-Lukaku współpracuje fantastycznie.
Romelu Lukaku, wracamy do Adama. Powiedziałeś Robert Lewandowski, no to niech będzie dobry łącznik do piłkarza, o którym ja chcę wam teraz opowiedzieć. Trochę mniej egzotyczny niż za pierwszym razem, Joshua Kimmich, a więc zawodnik Bayernu, który brał udział w tym szalonym spotkaniu, jakim był ten mecz Mainz-Bayern. Tam pamiętamy, że do przerwy Bayern przegrywał 0-2, natomiast w drugiej połowie zdemolował ekipę Moguncji, także za sprawą wracającego do gry Joshua Kimmicha. 42 dni pauzował Joshua Kimmich, po tym jak nabawił się kontuzji w listopadzie. To była dosyć poważna kontuzja, bo kontuzja kolana. Gość jest niezniszczalny, tak sobie powiedzmy, bo nigdy wcześniej w jego karierze nie przydarzyła się taka sytuacja, żeby opuścił 2 mecze z rzędu swojej drużyny ze względu na uraz. Teraz pauzował aż 42 dni, więc dużo jak na niego. Niewielu wiedziało, jak on zareaguje, jak wróci na boisko. Wrócił już w meczu z Bayerem Leverkusen na zakończenie 2020 roku, co w ogóle było jakimś fenomenalnym wynikiem. No a w następnym spotkaniu, otwierającym już rok 2021, zdobywa bramkę, zalicza asystę, Bayern bije Moguncję, mimo tego, że przegrywał 0-2. Mimo tego, że Bayern radził sobie całkiem nieźle bez Kimmicha, bo wygrywał bodaj 8 spotkań z rzędu wygranych bez tego zawodnika, to jednak Hansi Flick i kibice Bayernu dzisiaj dopiero doceniają powrót Kimmicha. Grywał na prawej obronie, jednak on sam przyznaje, że zdecydowanie lepiej czuje się w środku boiska, na pozycji defensywnego pomocnika. Do tego stopnia, że oficjalny portal Bundesligi nazwał go klejem. Takim klejem, który spaja drugą linię i trzecią linię w zespole Bayernu, więc linię pomocy i obrony, a jak widzicie sami też potrafi strzelać bramki i asystować. W dodatku Joshua Kimmich, szybki zawodnik, dobrze zbudowany, mimo niewysokiego wzrostu, to jest naprawdę bardzo ciekawa postać. 42 dni, no i powrót. Teraz statystyki bez Kimmicha Bayernu. 2 punkty zdobywał średnio Bayern bez tego zawodnika na mecz we wszystkich rozgrywkach, natomiast z Kimmichem to jest 2,6 punktu. W rozrachunku ogólnym w całym sezonie dałoby to mniej więcej stratę Bayernowi aż 20 punktów, jeżeli oczywiście taka tendencja by się utrzymała. No, 20 punktów to pewnie Bayernu zabrakłoby nawet w europejskich pucharach. Można oczywiście z przymrużeniem oka spoglądać na takie statystyki, natomiast Joshua Kimmich jest bardzo ważnym zawodnikiem dla Bayernu. Oczywiście śmietankę spija Robert Lewandowski, Manuel Neuer, ci bardziej ofensywni piłkarze, natomiast Kimmich, mimo że jest defensywnym graczem, to ostatnio strzela bramki. Zazwyczaj ma taką tendencję, że jak już gra 90 minut, to zdobywa gola dla Bayernu. Więc panie Hansi Flick, jak chcesz pan, żeby strzelał defensywny pomocnik, trzymaj go do końca na boisku. Joshua Kimmich, wielki powrót i zawodnik, na którego naprawdę należy zwracać uwagę. Na pewno niezbędny piłkarz u Flicka i bardzo ważny piłkarz w ogóle, bo wszechstronny i prawa obrona i środek pomocy. Czy to jest też dobra karta, Koza, ten Kimmich? Tak jest. Znaczy, przyznam szczerze, wydaje mi się, że przede wszystkim karty Bundesligi będą zdecydowanie bardziej poważane i wykorzystywane wtedy, kiedy już poznamy drużynę roku, ponieważ po takim sezonie Bayernu będzie tam dużo ciekawych kart, wydaje mi się, ale już ta, nie wiem czy wykorzystywana byłaby przez graczy grających zawodowo, bo tamta pula kart wykorzystywanych jest naprawdę niska. Znaczy mała, ale ten Kimmich już wygląda bardzo dobrze. Przede wszystkim tutaj nie widzimy rozbudowanych statystyk składających się na tempo, czyli przyspieszenia i szybkości biegu, która jest bardzo istotna, ale wydaje mi się, że Kimmich mimo tych 75 tempa przy tym wzroście to acceleration, czyli przyspieszenie będzie miał bardzo wysokie, dzięki czemu w środku pola będzie dobrze nadrabiał i wydaje mi się, że to będzie już karta naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Kurczę, patrzę, że my z Adamem jesteśmy szybsi od Kimmicha, ty jesteś tylko trochę wolniejszy. No dobra, twój kolejny wybór, Koza. Ale mam lepsze podania od niego, nawet w tej specjalnej wersji. Kto robił te karty? Mój kolejny wybór to także zawodnik niezwykle wszechstronny, czyli Kieran Trini. Zawodnik, który może grać i na lewej obronie w czwórce obrońców. W systemie z piątką może grać i tego lewego, skrajnego, środkowego, albo też lewego wahadłowego, ale już na tym się nie skupiajmy. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że to jest marzenie każdego trenera, ponieważ Tierney jest niezwykle skromnym zawodnikiem, niezwykle oddanym pracy, niezwykle oddanym treningom. Jakby piłka nożna to jest całe jego życie dosłownie. Z tego powodu, że czytając wywiad dla The Sun, którego udzielił w październiku 2019 roku, mogliśmy się dowiedzieć, że tak naprawdę on nie ma pojęcia, jakim miastem jest Londyn, bo jeździ tylko na treningi, wraca do domu, śpi i je. Jeździ tylko na treningi, wraca do domu, śpi i je. No i trzeba przyznać, że to przekłada się na znakomite wyniki na boisku i wydaje mi się, że nic się nie zmieniło w życiu Kirana z tego powodu, że
Niedawno The Telegraph pisał, że są takie dni, kiedy Arteta, przyjeżdżając już do centrum treningowego rano, spotyka Kierana Tierneya, czy też Tierneya, właśnie na siłowni. Tak więc jest to zawodnik niesamowicie pracujący nad sobą, co było widać oczywiście w ostatnim spotkaniu i w ogóle widać to w tym sezonie, bo nawet jeżeli czasami można przyczepić się do jakichś piłkarskich błędów, no, których piłkarze Arsenalu nie ustrzegali się, o czym doskonale wiemy, to nigdy nie można Tierneyowi odmówić zaangażowania, przygotowania fizycznego. Pod tym względem naprawdę jest tytanem. Oczywiście wszyscy prawdopodobnie zauważyli jego ubiór. Podczas meczów grał w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, co jest znaczącym odbieganiem od normy, na przykład takiej, jaką prezentuje Ainsley Maitland-Niles, który występował w długich spodniach, a w zasadzie w leggingsach podczas spotkania z West Bromwich Albion, tego zaśnieżonego. Tak samo trenuje Kieran Tierney, kiedy wszyscy ubrani są w kominy, w długich rękach. Długi rękaw to Szkot cały czas chodzi tak, jakby w Polsce mama nigdy nie wypuściła go na zewnątrz w zimę, ponieważ uważa, że trenować będzie tak, jak ubrany jest podczas spotkania. Nie chce, żeby cokolwiek różniło się od warunków meczowych. Jeżeli chodzi o kartę Kierana Tierneya, warto zwrócić uwagę na jego tempo, ponieważ w tej wersji staje się on drugim najszybszym lewym obrońcą z Premier League po Adamie Traoré, który ma kartę specjalną na tej pozycji. I na pewno będzie to zawodnik warty do rozważenia, jeżeli chodzi właśnie o ustawianie go na lewej obronie w składach Premier League. Jeśli chodzi właśnie o lewą stronę defensywy, to w FIFA zawsze są z nią problemy. Florent Mendy jest piłkarzem, którego wszyscy wybierają, ale jeżeli ktoś będzie szukał połączenia właśnie w lidze angielskiej, to po Traoré Szkot będzie bardzo ciekawym wyborem i muszę przyznać, że ja chętnie jakoś dokoptowałbym go do swojej jedenastki, ponieważ jest to ulubieniec zawodników, ulubieniec kibiców Arsenalu. Wszyscy nazywają go przyszłym kapitanem właśnie przez jego nastawienie na boisku, przez to, że jest skromnym chłopakiem, kiedy Aubameyang ma torebkę Louis Vuitton. Kieran swoje rzeczy treningowe nosi na przykład w siatce z Tesco. Tak więc bardzo ciekawy piłkarz, bardzo lubiany i taki można powiedzieć, że oldschoolowy bardzo model myślenia o piłce i piłkarza w tym nowym świecie. Elegancki neseser, taka plastikowa torba z Tesco. Ale ciekawe jest to, bo to nie tylko w grze gracze mają problem z lewym obrońcą. To ja myślę, że wszyscy trenerzy na świecie już tak w Realu mają kłopot z lewym obrońcą. I ciekawa sprawa a propos Tierneya jest taka, że być może łatwiej będzie mu miejsce i bycie kapitanem Arsenalu niż o miejsce w reprezentacji Szkocji, bo reprezentacja Szkocji ma dwóch naprawdę nieprawdopodobnych fachowców na pozycji, na tak deficytowej pozycji lewego obrońcy, bo przecież jeszcze Andy Robertson. Aczkolwiek Tierney bardzo pracuje nad tą prawą nogą, co chociażby było widać w meczu z West Bromem, kiedy strzelił bramkę właśnie prawą nogą. Więc kto wie, może to będzie taki szkocki odpowiednik Jędrzejczyka, troszeczkę fałszywy obrońca, ale wydaje mi się, że z prawej strony mógłby sobie także poradzić. Od czasów Roberto Carlosa cały świat szuka świetnego lewego obrońcy. Tak. Ja mam propozycję, żebyście w komentarzach pisali, ewentualnie według waszych opinii, najlepszy lewy obrońca obecnie na świecie. To myślę, że będzie zadanie dosyć trudne. No dobra, na pewno tym zawodnikiem nie będzie mój kolejny wybór, no bo to nie jest obrońca, mówimy o napastniku. To Iago Aspas, piłkarz, który no jest wszystkim dla Celty Vigo. Znowu parafrazując tego Christiana Vieirego z Romelu Lukaku, nie wiadomo, co by zrobił Iago Aspas bez Celty Vigo, ale wiadomo, gdzie by była Celta Vigo bez Iago Aspasa. Byłaby w czarnej dziurze. Już w 2009 roku ratował ten zespół w swoim drugim występie w życiu w profesjonalnym futbolu, kiedy strzelał dwie bramki i uratował drużynę ze spadku z drugiej do trzeciej ligi. W 2019 roku, kiedy wrócił po kontuzji, utrzymał Celtę, strzelając w 9 meczach 10 bramek, w 9 ostatnich kolejkach 10 bramek. A teraz też Iago Aspas jest zarówno liderem klasyfikacji strzelców razem z Luisem Suarezem i Gerardem Moreno i liderem klasyfikacji asyst Ligi Hiszpańskiej. Dzięki temu Celta jest w środku tabeli, ma 7 punktów przewagi nad strefą spadkową, raptem 5 oczek mniej do Barcelony, mówię to w środowy wieczór. Iago Aspas trafia do naszej drużyny za mecz z Łeską, tak myślę. To jeszcze spotkanie rozegrane w końcówce 2020 roku, kiedy on zaliczył jedną bramkę i miał jedną asystę, bo od tego momentu Celta rozegrała 2 spotkania. Jeden mecz z Realem Madryt przegrała planowo 0-2. Natomiast wczoraj, we wtorek wieczorem, przegrali, uważajcie, w Pucharze Króla z zespołem, który się nazywa Ibiza. Do tej pory Ibiza kojarzy się inaczej. Po 60 minutach było 0-4. Potem Celta strzeliła 2 bramki. Miała nawet karnego na 3-4 w ostatniej minucie gry. Przegrała 2-5. Ale Iago Aspas ma czyste papcie.
nie wziął udziału w tym spotkaniu, nie było go nawet na ławce rezerwowych, także uff, on miał wolne. Jeszcze jedna informacja a propos Iago Aspasa, bo dzisiaj przewija nam się Liga Angielska i Liga Hiszpańska. Panuje takie przekonanie, jest taka niepisana reguła, że Anglicy najlepiej czują się w Anglii, a Hiszpanie najlepiej czują się w Hiszpanii. A kiedy wybierają się do swoich krajów grać w piłkę, to już może niekoniecznie. Oczywiście są od tego wyjątki, ale akurat Iago Aspas jest dobrym przykładem tego, że ta reguła się sprawdza. Otóż on trafił do Anglii za 18 milionów euro, co wtedy było bardzo poważną kwotą, bo mówimy o roku 2013, do Liverpoolu, do Brendana Rodgersa. W swoim debiucie nawet zaliczył asystę, bodaj przy bramce Sturridge'a, ale potem ani jednej bramki, no jeden gol strzelony w FA Cup, wyszedł raptem pięciokrotnie w pierwszej jedenastce Liverpoolu w lidze. Inna sprawa, że Brendan Rodgers miał wtedy dwóch fantastycznych napastników. Królem strzelców tamtego sezonu został Luis Suarez, dzisiaj grający i walczący z Iago Aspasem o koronę króla strzelców w Hiszpanii. Luis Suarez strzelił wtedy 31 bramek, a wicekrólem strzelców całej Ligi Angielskiej został rzeczony Sturridge z liczbą 21 goli. Dla Iago Aspasa nie było miejsca. On też się słabo uczył angielskiego, no po prostu nie nauczył się wtedy angielskiego. Na dystansie dwóch dni wtedy Liverpool zakontraktował dwóch hiszpańskich piłkarzy i dostali mocne numery, bo Iago Aspas dostał 9, 6 natomiast dostał Luis Alberto, który dzisiaj jest gwiazdą Ligi Włoskiej w Lazio. Ani jeden, ani drugi sobie nie poradził. Luis Alberto był młodszym piłkarzem. Iago Aspas miał wtedy już 26 lat, no ale ewidentnie wtedy na Anglię było dla nich za wcześnie. A poza tym Iago Aspas odnajduje się wyłącznie w Vigo, wyłącznie w Hiszpanii, ale tak naprawdę wyłącznie w Vigo. Siódmy wspaniały, Adaś. Wracamy do egzotyki, wracamy do kraju nieoczywistego. No, zaczęliśmy egzotycznie, skończymy też egzotycznie, chociaż będą tutaj wątki też z mainstreamu. Słuchajcie, zawodnik, który nazywa się Carlos Strandberg, czy też Strandberg, jak wymawia się go na ogół w Szwecji, Szwed, ale nazywany szwedzkim Romelu Lukaku. Warunki fizyczne doskonałe, 187 cm wzrostu, 90 kg wagi. Diablo szybki, naprawdę przypominający warunkami fizycznymi właśnie rzeczonego Belga. Zawodnik o zawirowanej karierze, zawirowanym życiu prywatnym. Ja wam powiedziałem na początku, że Kajo zdobył hat-tricka, Kajo zdobył dwa gole. Hat-tricka zdobył właśnie Strandberg i to w nowy rok. Co może trochę dziwić, jak się zaraz sami przekonacie, że on akurat w Sylwestra specjalnie nie imprezował, albo może imprezował, może jak Diego Maradona. Impreza pozwoliła mu strzelić tego hat-tricka w nowy rok. W każdym razie hat-trick teraz obecnie jest liderem klasyfikacji strzelców w lidze Arabii Saudyjskiej, bo właśnie tam Szwed występuje. Natomiast człowiek, który ma no, oczywiste powiązania ze światem przestępczym, z gangiem w Göteborgu dokładnie, ponieważ kiedyś ujawniono, że wysłał no, pewnemu gangsterowi, co tu dużo mówić, 1 000 000 euro i przesłał mu w podarunku Mercedesa. Później jakimś dziwnym trafem 250 tysięcy wróciło na konto właśnie naszego szwedzkiego bohatera. Nie wyjaśniono do końca tej historii, natomiast sam zawodnik no, miewa na boisku czasami takie gangsterskie zachowania. Nie tak dawno zdarzyło mu się dusić kolegę z drużyny na boisku podczas meczu. Dostał za to 2 mecze zawieszenia, co i tak jest, uważam, małą karą. Natomiast, no jak sam Strandberg mówi, nie da sobie w kaszę dmuchać żadnemu zawodnikowi. Ta kariera potoczyła się chyba nie do końca tak, jakby sobie tego życzył. Dzisiaj wylądował w Arabii Saudyjskiej. Co prawda jest tam poważany, zarabia świetne pieniądze. Być może będzie nawet królem strzelców. Natomiast w 2014 roku był nawet na testach w Dortmundzie. Na testach medycznych, a więc już naprawdę brakowało bardzo niewiele, żeby podpisać kontrakt. Dortmund ostatecznie wydał taki lakoniczny komunikat, że piłkarz nie przeszedł tych testów. Nie ujawniono, co było przyczyną, bo przecież był zdrowy, bo nie miał żadnej kontuzji, ale w kuluarach mówi się o tym, że wykryto w jego organizmie niedozwolone środki, narkotyki. Lubi sobie zapalić co nieco ten zawodnik. No i dlatego kariery w Europie nie zrobił. Musiał wybrać Arabię Saudyjską. No patrząc na restrykcje tam odnośnie zakazanych substancji, to myślę, że nieczęsto sięga po to, co sięgał właśnie wtedy w Dortmundzie. Szkoda trochę tego gracza, ponieważ bardzo szybko jako junior zdobywał koronę króla strzelców. Jako 15-letni chłopak wygrał koronę króla strzelców w lidze do lat 17. Był też powoływany do reprezentacji młodzieżowej Szwecji. Jakby taki duet w reprezentacji Szwecji stworzyć Ibrahimović i Strandberg.
No to powiem wam, że tutaj jako obrońca bałbym się im cokolwiek zrobić, nawet mimo tej swojej dobrej karty w FIFA, jaką widzicie. Naprawdę szalona postać, warto na niego spojrzeć, jeżeli szukacie jakiejś egzotyki. To właśnie Arabia Saudyjska, lider klasyfikacji strzelców. No i od razu się zrobiło jakoś tak luźniej po tej karcie Strandberga. No dobra, panowie, to w takim razie już szybciutko, bo nie wiem, czy wiecie, każdy nasz kolejny odcinek Siedmiu Wspaniałych charakteryzuje się tym, że jest coraz dłuższy. Już właśnie przekroczyliśmy 30 minut. Ostatnio było 27, jeszcze wcześniej 25. Także szybko przypomnijmy sobie jeszcze raz całą drużynę tygodnia. Wasz szybki strzał co do piłkarza całej kolejki. Poza... Adam? Cristiano Ronaldo musi być, bo jest po prostu najbardziej pożądaną i najlepszą kartą, no ale nie wybieramy go ze względu na ciekawostki, no bo co więcej można powiedzieć już o Cristiano? U mnie Kimmich. U mnie zdecydowanie powrót Kimmicha do Bayernu. Bayern zyskuje kilkadziesiąt procent dzięki temu zawodnikowi. Ja jestem fanem Sołczka z West Ham United, bo bez niego West Ham nie byłby taką fajną drużyną. Rzadko kiedy tak szybko jeden piłkarz może trafić do Ligi Angielskiej i tak szybko przebić się do składu swojego zespołu. No dobra, to na koniec. Co to za koszulka? Czy ktoś już wie? Hejtek, wiesz co to jest? Nie wiem, ale wybitny piłkarz jest na plecach na pewno. Wybitny jest taki piłkarz. Natomiast, no, czy ty wiesz, Adam, co to jest? Wybrzeże Kości Słoniowej? WKS, Wybrzeże Kości Słoniowej, ale to nie jest Wybrzeże Kości Słoniowej. To jest warszawska drużyna, uważaj, Wybrzeże Klatki Schodowej. Najfajniejsza nazwa na świecie to są schody. Widzicie, to są schody. Wybrzeże Klatki Schodowej. Ja nie wiem, kiedy oni występują gdzieś B-klasa czy A-klasa, nie pamiętam. Chłopaki, pozdrawiam was, szanuję, dziękuję za tę koszulkę. Mata powinien im, powinni wziąć piosenkę Maty jako hymn. To ja wam powiem, było znakomite dopełnienie. To ja wam powiem, MLS, Major League Soccer w Warszawie, Mazowiecka Liga Seniorów. Pozdrawiamy. Panowie, dziękuję wam bardzo. Świętujcie jeszcze dobrze, świętujcie i wy przed waszymi komputerami. Przypominam wam, że jeszcze dzisiaj wieczorem program Wysokich Lotów. Wojtek Piela będzie opowiadał o konkursie w Bischofshofen, tym, który się zakończył kilkanaście minut temu. Dziękujemy wam za uwagę. Widzimy się za tydzień w następnym odcinku Siedmiu Wspaniałych. Cześć.